Patrząc na to, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy w kwestii chapteru drugiego Poppy Playtime, pozostaje nam tak naprawdę kilka kwestii, a jedną z nich jest, dlaczego ta Kissy Missy nam pomogła. Ostatnio na polskim YouTubie pojawia się całkiem wiele filmów w tej kwestii, jednak zdaje się, że nie każdy wyczerpuje temat i raczej wszystkie mówią dokładnie to samo. W dzisiejszym materiale przedstawię wam moje zdanie w tej całej kwestii, dlaczego Kissy Missy nam pomogła i przedstawię właśnie te kilka teorii. Postaram się też rzucić trochę nowego światła na nie i część obalić, bo totalnie nie trzymają się kupy. A dodatkowo przedstawię swoją własną opinię, która raczej nie będzie do końca popularna. Zatem cześć wszystkim, ja jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Poppy Playtime Chapter 2, w którym zajmiemy się kwestią, dlaczego Poppy Playtime... Dlaczego Kissy Missy nam pomogła. Zatem myślę, że dzisiaj będzie całkiem ciekawie. Nim zaczniemy, strzel koniecznie kciukę w górę pod filmem, abym mógł się gdzieś tam dalej fajnie już pozycjonować, a także zostaw suba na kanale, jeżeli jesteś tutaj nowy. Wpadaj także na mojego Instagramka, nie są resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem już nie mam zamiaru przedłużać. Moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami odpowiedź na pytanie, dlaczego Kissy Missy nam pomogła. Zatem cały temat rozchodzi się wokół tej jednej sceny, kiedy po pokonaniu ziomków Huggiego idziemy sobie korytarzem i nagle znikąd pojawia się Kissy Missy, która otwiera nam drzwi jakby nigdy nic i się do nas szczerzy. I tak jak wspomniałem w jednym z moich poprzednich filmów, wydaje mi się, że była to taka troll scenka od twórców, takie, nie wiem, puszczenie oczka, może lekkie strollowanie graczy. Bo nie wiem jak wy, ale jak na moje to był po prostu świetny ruch, kiedy wszyscy, w tym ja, ogromnie napalili się, że hej, Kissy Missy, żeńska wersja Huggiego pojawi się w chapterze drugim i będzie tym głównym, złym, jeszcze bardziej niebezpiecznym antagonistą. Ostatecznie ta pojawia się roześmiana, pomaga nam i w zasadzie wszystko spoko. Jaki to miało sens i właściwie dlaczego Kissy Missy nam pomogła? Cóż, to pytanie było tematem wielu filmów na YouTubie na przestrzeni ostatnich kilku tygodni i stwierdziłem, że sam zabiorę głos w tym temacie. Chociaż sam przedstawiłem przed chwilą swoje zdanie w tej kwestii, to myślę, że pasowałoby je trochę rozwinąć i do tego przedstawić kilka innych teorii, które znalazłem w internecie, które stworzyli fani, więc myślę, że możemy zaczynać. Więc tak jak wspomniałem, według mnie było to nic innego jak próba strollowania graczy, stworzenia takiego easter egga, puszczenia do nich oczka i być może nawet zapowiedź czegoś więcej na kolejny chapter czy coś. Otóż tak, absolutnie nie myliliście się, w internecie znajduje się mnóstwo teorii mówiących, że Kissy Missy to będzie główny antagonista w chapterze trzecim, jednakże patrząc na to, co ci goście zrobili teraz, za bardzo bym temu nie ufał. Co nie wyklucza, iż Kissy Missy może się jeszcze gdzieś tam kiedyś pojawić i być może nawet będziemy się z nią ścierać. Tak jak mówi pewna teoria, wedle której to, co widzieliśmy, było tylko i wyłącznie przykrywką. Powiem, prawdziwe intencje Kissy Missy mogą być zupełnie inne, a sama może być bardzo podobna do swojego męskiego odpowiednika. Ludzie argumentują to faktem, iż kiedy w pierwszym chapterze po raz pierwszy zobaczyliśmy Huggiego, ten udawał posąg i był po prostu uśmiechnięty, zadowolony, taki jaki powinien być. Być może udawał, albo być może faktycznie był w tym czasie w cudzysłowie dobry, tylko ktoś namieszał mu w bani i później zmienił się... No wiecie. Ludzie spekulują, że mniej więcej tak może wydarzyć się w kolejnych chapterach Poppy Playtime właśnie z Kissy Missy. Być może nie będzie jakimś głównym antagonistą, według mnie, ale być może pojawi się w jakiejś bardziej złowrogiej wersji na ileś tam minut, jak na przykład PJ Pagę Pilar czy coś. Jednakże istnieje kilka innych teorii, których jestem trochę większym fanem. Na przykład wedle jednej z nich Kissy Missy jest po prostu eksperymentem idealnym, w pełni posłusznym, absolutnie nieagresywnym, wiecznie uśmiechniętym i tak dalej. Jak wiecie, ten jeden naukowiec, który ma naprawdę przesrane w tym momencie, porównał eksperyment 1006 do eksperymentu 1170, czyli do Huggiego Wuggiego, zupełnie jakby Huggy Wuggy miał być dużo lepszą i udoskonaloną wersją eksperymentu 1006. Kiedy to właśnie tamtejszy eksperyment nie do końca się powiódł, a sam był takim chamem spod budki, który był agresywny jak jasny gwint. Jakiś czas później, bo w roku 1984 bądź mniej więcej w okolicach, powstał właśnie Huggy Wuggy, czyli eksperyment 1170, który miał być już znacznie bardziej posłuszny, miał słuchać się swojego pana i faktycznie reagować na polecenia. Jednak, no znowu, coś chyba poszło nie tak. Albo po prostu posłuchał się czyichś poleceń. Rok powstania Kissy Missy to właśnie 1985, czyli powstała już po Huggim Wuggim, czyli tym lepszym eksperymencie. I jako, że przecież to jest jak gdyby ta sama postać, tylko w innej wersji, zdaje się, że była także w tej samej linii eksperymentów, w cudzysłowie, przez co stała się jeszcze doskonalsza. Już w pełni posłuszne, gdyby zaprogramowano w cudzysłowie jej pewne blokady, które uniemożliwiały jej atakowanie, bycie agresywną i tak dalej. Może nawet bardziej logiczne myślenie. I to właśnie dlatego ta wzięła nas w cudzysłowie ze swojego dobrego ziomka, otworzyła nam drzwi, a później się znowu klipowała do backrooms.
Tak, myślę, że nawet jakoś tam trzyma się to kupy. Druga teoria natomiast, którą podsunął Super Horror Bros w swoim filmie na dokładnie ten sam temat, możecie sobie potem sprawdzić, zakłada, iż Kissimissi była w rzeczywistości czymś w rodzaju strażnika dzieci, które trafiały do Game Station, bo jak wiecie, tam były przeprowadzone na nich te wszystkie eksperymenty, by następnie zamienić je w zabawki. Śliski temat. Jak wiecie, Kissimissi mogła znajdować się w Game Station, co sugeruje nam jej makieta właśnie w tym miejscu. I być może rzeczywiście jej bardziej żywy odpowiednik się tam znajdował i jakoś tam pomagał dzieciom bądź się ochraniał w trakcie eksperymentu. Chociaż na ten moment za bardzo nie mamy jakichś innych argumentów, by to potwierdzić, to jest takie mocne założenie. Ale być może właśnie ze względu na tą makietę coś jest na rzeczy. Samo założenie może nam mówić naprawdę wiele rzeczy, lecz na pewno może sugerować to, że Kissimissi właśnie została skonstruowana w ten sposób, by być przyjaźnie nastawiona do dzieci. Bo gdyby tam puścić taki eksperyment 1006 czy tego Hagiego, z którym też chyba nie wszystko dobrze się układało, to coś mogłoby pójść nie tak. Zatem teraz, kiedy po 10 latach nasz bohater wraca do tego miejsca, a fabryka jest już totalnie zniszczona, ta zadowolona błąka się po niej i pomaga temu czy tamtemu. Bo właśnie do tego została stworzona, z myślą o pomaganiu. Na koniec zostawiłem także teorię pochodzącą z filmu Super Horror Bro, którą uważam za troszeczkę niedorzeczną, ale może nie aż tak. Bowiem nie wiem, czy pamiętacie, aczkolwiek na początku pierwszego chapteru główny bohater otrzymuje żółtą kasetę i do tego list, który został jak gdyby napisany przez dziecko dziecięcym pismem, dodatkowo jakimś pastelem i ma przy sobie, w sensie w sobie, czy tam na sobie, dziecięce rysunki. Co jeżeli to właśnie dziecko wysłało ten list do głównego bohatera i to ono zbawiło je właśnie do tego miejsca? Teoria ta zakłada, iż Kissimissi zebrała ku sobie grupkę dzieci. Kiedy to w fabryce wydarzyły się złe rzeczy, ta jak gdyby uratowała je i teraz żyją sobie gdzieś tam w fabryce. I wszyscy uznali, iż to właśnie główny bohater jest tutaj ich główną nadzieją. Jak gdyby nie mogli się postarać, żeby zwrócić jakoś uwagę jakichś służb czy coś. Przecież sam gościu tu za wiele nie zdziała, nie? Jak gdyby tu się jakiś większy oddział wbił, to może by się coś udało. Szczerze, nie wiem. Idąc dalej, takim tokiem myślenia powstała z tego swoista frakcja, jak w tym Dying Light'cie nowym, która to będzie pomagać nam na przestrzeni kolejnych chapterów, a właśnie pojawienie się tutaj Kissimissi to jedna z oznak tej pomocy. Tylko pojawia się tutaj jedno małe ale. Przecież jeżeli oni żyli tutaj 10 lat, w teorii jakiś prowiant, który się tam znajdował, skończyłby się, nie wiem, po kilku miesiącach przy dobrym świetle? Dodatkowo, jeżeli żaden eksperyment 1006 ich tutaj nie zabił, a jak wiecie, chłop siedzi w ciemności, wszędzie tam łazi, więc z pewnością dowiedziałby się o ich obecności w tym miejscu, to dodatkowo po tych 10 latach te dzieci albo byłyby nastolatkami, albo miałyby już ze 20 lat. Czyli raczej na spokojnie, logicznie myśląc, udałoby się im stąd uciec, więc myślę, że tę teorię możemy obalić, bo trochę pęka, jeżeli pomyślimy o niej w bardziej krytyczny sposób i trochę bardziej logicznie podejdziemy do tematu. Jeżeli ja miałbym tutaj wyrazić jakieś swoje zdanie w tej kwestii, to wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobna byłaby ta właśnie pierwsza teoria, mówiąca o eksperymencie idealnym. Myślę, że to wszystko najbardziej trzyma się kupy i wszystko najlepiej jak gdyby wychodzi końcowo, jako całość. Teoria o tym, że Kissimissi tylko udaje, jakoś tak nie wydaje mi się być jakoś bardzo na miejscu, ale no pożyjemy, zobaczymy. Teoria o tej jej grupie z tymi dziećmi to też nie wydaje mi się być zbyt prawdopodobna, więc to zostawmy. A teoria na temat tego, iż ona była jak gdyby tym pomocnikiem, jak ja to powiedziałem, kurde nie pamiętam, bodyguardem. Niech będzie, że bodyguardem w Game Station. I została tak zaprojektowana, aby nikogo nie zaatakować. I teraz wiecie. Napisz, co o tym myślisz, ziomuś. Tymczasem ja bardzo dziękuję Ci za oglądanie tego filmu do tego momentu. Napisz w komentarzach, która z tych teorii wydaje Ci się być najbardziej prawdopodobna i dlaczego. Albo dlaczego wszystkie są według Ciebie do bani. Tymczasem ja, moi drodzy, będę się już pomalutku żegnał. Dzięki śliczne za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jeśli się spodobał, strzel koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Wpadaj na moje poprzednie filmy, wyczekuj też tych następnych i serdecznie zapraszam na mojego Instagramka, TikToczka, drugi kanał i całą resztę. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem my słyszymy się w kolejnych filmach, mówi do Was Mondart. Trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka Wam wszystkim, cześć!